Dwustuletnia historia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ściśle związana jest z dziejami Warszawy. Podczas tegorocznych uroczystości jubileuszowych wielokrotnie ten ścisły związek naszej uczelni z miastem był podkreślany i uwypuklany. SGGW nie tylko jest sercem warszawskiego Ursynowa, gdzie obecnie mieści się kampus uczelni, ale także bezsprzecznie kojarzy się z Mokotowem i Śródmieściem, w których to dzielnicach SGGW przez lata miała swoje siedziby. Naturalnym więc jest fakt, że społeczność akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie chciała celebrować jubileusz dwustulecia uczelni wraz z warszawiakami. SGGW dla Warszawy to część obchodów jubileuszowych naszej uczelni, które miały miejsce poza murami naszej Alma Mater. Zarówno warszawiacy, jak i goście z kraju i zagranicy zwiedzający Łazienki Królewskie mieli szansę zapoznać się z działalnością SGGW oraz twórczością uczelnianych zespołów artystycznych. Na scenie Teatru na Wodzie zaprezentowała się orkiestra reprezentacyjna SGGW, pierwsza w Warszawie i trzecia w Polsce amatorska orkiestra akademicka, w której w głównej mierze przeważają muzycy grający na instrumentach dęty. Standardy jazzowe oraz największe przeboje muzyki rozrywkowej w wykonaniu muzyków pod dyrekcją Tomasza Labunia porywają do tańca i zawsze budzą aplauz publiczności. Naszą uczelnię reprezentowały także dwa chóry. Chór akademicki SGGW specjalizuje się w muzyce renesansowej i barokowej. Szczególną satysfakcję przynoszą chórowi wykonania wielkich dzieł oratoryjnych. Chór kameralny SGGW to bardzo młody i prężnie działający zespół, śpiewający aranżacje muzyki lekkiej, standardy oraz utwory z pierwszych miejsc list przebojów, a także nie stroniący od muzyki ludowej i klasycznej. Życie nie po to, by bezczynnie trwać, i aby żyć siebie samego. Najbardziej wyczekiwany przez publiczność zgromadzoną w Łazienkach Królewskich był ludowy zespół artystyczny Promni SGGW imienia Zofii Solarzowej. Wizytówka naszej uczelni w kraju i za granicą już od ponad 40 lat. Repertuar zespołu obejmuje artystycznie opracowane tańce, pieśni i melodie 16 regionów centralnej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Uczelniany zespół tancerzy Square Dance na scenie Teatru na Wodzie zaprezentował kolaż tańców towarzyskich oraz show dance. Ach, jak oni tańczą, szeptano w amfiteatrze. Dla wszystkich amatorów tańca i dobrej zabawy zespół Square Dance miał nie lada niespodziankę. Tuż po występie zespołu odbyły się warsztaty taneczne prowadzone przez artystów. To nie były jedyne atrakcje czekające na warszawiaków. Na terenie parku w Łazienkach poszczególne wydziały SGGW przygotowały dla zwiedzających szereg interesujących pokazów, prelekcji i atrakcji. Gry terenowe, gry i zabawy edukacyjne, wykłady, warsztaty, konkursy i quizy przygotowane przez kadry i studentów SGGW cieszyły się uznaniem zwiedzających. Chętnie korzystano także z porad lekarza weterynarii, a także dietetyka i trenera personalnego. Niekwestionowaną królową pokazów była Enigma, legendarna maszyna szyfrująca, której tajemnice zdradzał przybyłym Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW. SGGW dla Warszawy to nie tylko hasło czy jednorazowe spotkanie organizowane podczas jubileuszu uczelni.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od lat prowadzi mnóstwo imprez, otwartych warsztatów i spotkań edukacyjnych, na które zaprasza wszystkich chętnych. Wychowankowie, studenci i absolwenci naszej Alma Mater, niezależnie od tego, skąd pochodzili, zawsze byli oddani temu miastu. Wielu z nich w walce o Warszawę oddało życie. 200 lat SGGW to 200 lat historii uczelni pracującej na rzecz całego społeczeństwa, ale nierozerwalnie związanej ze swoim miastem, z Warszawą.